Witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny, już w nowym 2024 roku. W grudniu zeszłego roku, czyli 2023, przygotowałem nagranie wideo, czy w Ewangeliach jest napisane o jednym, czy o kilku Chrystusach. Wspomniałem, że przygotuję nagrania wideo nawiązujące do pisarzy czterech Ewangelii z Nowego Testamentu. I dziś przyjrza się Ewangelii według Mateusza. No, tak nazywaną Ewangelią według Mateusza. Temat tego nagrania. Czy Ewangelię Mateusza napisał Mateusz? Czy mógł uczynić to ktoś inny? W tej Ewangelii jest około 30 miejsc, gdzie jest wymienione imię Piotr, a nieco mniej razy jego drugie imię Szymon. Są też wersety, gdzie pisze Szymon Piotr, a w niektórych wersetach jest tylko samo imię Piotr. Zauważyłem, że w listach Piotra jest co najmniej kilkanaście odniesień do Ewangelii według Mateusza. W tym nagraniu zwrócę uwagę na podobieństwa między tak zwaną Ewangelią Mateusza, a dwoma listami Piotra. No to zaczynamy. Na początek pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział werset 22. Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobudnej miłości bratniej albo braterskiej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie. Nie przypominam sobie, żeby któryś z pisarzy listów które są w Nowym Testamencie napisał zbliżone słowa do słów Piotra. A co jest napisane w Mateusza, 5 rozdział, werset 44? To Jezus mówi w Kazaniu na Górze. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Zarówno w pierwszym jak i w drugim wersecie jest mowa o okazywaniu szczególnego rodzaju miłości wielu ludziom, nawet nieprzyjaciołom. Jest więc wyraźne podobieństwo między wypowiedziami z Ewangelii Mateusza i z pierwszego listu Piotra. Kolejny werset. Pierwszy Piotra, 2,7. Piotr pisze. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. A tych zaś, co nie wierzą... Właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła. W tym wersecie jest mowa o kamieniu, który odrzucili budowniczowie. I teraz porównam 1 Piotra 2,7 z Mateusza, 21 rozdział, 42 werset. Jezus im rzekł, tam się zwraca do Żydów czy do żydowskich paryzeuszy, czy nigdy nie czytaliście w piśmie, właśnie ten kamień, który odrzucili budujący albo budowniczowie, stał się głowicą węgla? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. W tak zwanej Ewangelii Mateusza też jest napisane o budowniczych, którzy odrzucili pewien ważny biblijny kamień. Zarówno Jezus w Ewangelii Mateusza, jak i Piotr odnoszą te słowa do Syna Bożego, do tej samej osoby. No, a nie wszyscy pisarze Nowego Testamentu napisali o takim kamieniu węgielnym i o pewnych budowniczych, którzy go odrzucili. Z tego wyciągnę wniosek, że Piotr znał przynajmniej ten fragment z Ewangelii Mateusza. Chodzi mi o 21 rozdział, werset 42, no i tam, Powiedzmy te wcześniejsze wersety. Teraz przejdę do 1 Piotra 2:12. Postępowanie wasze wśród Pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom, wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniają was jako złoczyńców. Dla porównania Mateusza, 5 rozdział, werset 16. Jezus mówi, tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. W obu wersetach jest napisane o okazywaniu dobrych cech czy też szlachetnych uczynków oraz, żeby ludzie nie będący chrześcijanami wychwalali z tego powodu Boga, czyli wychwalali ojca w niebie. Te dwa wersety poruszają ten sam wątek. Nie przypominam sobie, żeby któryś z trzech pozostałych ewangelistów Napisał mniej więcej tak samo słowa Jezusa, które są zapisane w Mateusza 5,16. Chodzi mi o ten werset, który przed chwilą zacytowałem. Przeczytam 1 Piotra 2,17. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla. Powtórzę, czcijcie króla. Porównam z wypowiedzią Jezusa, zanotowaną w Mateusza, 22 rozdział, 21 werset. Odpowiedzieli Żydzi, tam chodziło o odpowiedź na pytanie Jezusa, kogo widzicie na monecie, czyli wizerunek. No to odpowiedzieli Cezara, wówczas rzekł do nich, oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga obu tych wersetach dwa wątki mają coś ze sobą bardzo dużo wspólnego. Po pierwsze, Boga się bójcie, więc co należy się Bogu, oddajcie Jemu. Drugi wątek, Piotr pisze, żeby bać się króla. Natomiast Jezus powiedział, że to co Cezara, oddawać Cezarowi. Ale król oraz Cezar to głowy państw, czyli ten wątek jest wspólny. On się przebija przez 1 Piotra 2:17 i przez Ewangelię Mateusza 22 rozdział, werset 21. Teraz przeczytam słowa z 1 Piotra 2:21. Do tego bowiem jesteście powołani. W innym przekładzie pisze: Do tego biegu jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim, Jego śladami. Porównam te słowa z Mateusza 16:24. 24. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. W obu tych wersatach jest zachęta do naśladowania Jezusa. Piotr napisał, że Chrystus cierpiał. Można się domyśleć, że cierpiał On na krzyżu. Mateusza 16:24 też jest mowa o krzyżu i o cierpieniach. Tak więc w powyższym wersecie z Mateusza i we wspomnianym liście Piotra 2:21 jest poruszana ta sama nauka i jest ona opisana bardzo podobnymi słowami. Teraz zwrócę uwagę na pierwszy Piotra. Trzeci rozdział, werset czternasty. Ale jeżeli byście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gruźb i nie dajcie się zaniepokoić. Teraz porównam z Ewangelią Mateusza, piąty rozdział, werset dziesiąty. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. W tych dwóch wersetach jest podkreślona taka nauka, taki szczegół: cierpienia dla sprawiedliwości. Powtórzę, cierpienia dla sprawiedliwości. A warto podkreślić, że ani w Ewangelii Marka, ani w Łukasza, ani w Ewangelii Marii Magdaleny, no czyli inaczej w Ewangelii Jana, nie ma dosłownie tak zapisanych słów. Nasuwa się w związku z tym pytanie: skąd Piotr znał te słowa? że przytoczył te słowa z Ewangelii według Mateusza. A może Piotr napisał cały piąty rozdział Ewangelii według Mateusza? No, gdyż ten mężczyzna zacytował aż dwa wersety z tego rozdziału. Chodzi o rozdział piąty, wersety 10 i 16. Przeczytam teraz słowa z pierwszego Piotra, trzeci rozdział, wersety 19-20. Tak napisane... Słowa, które za chwilę przeczytam, właściwie są tylko w pierwszym liście Piotra, w rozdziale trzecim. Czytam. W nim Jezus, będący w duchu, poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w zamkniętym więzieniu. Niegdyś nieposłusznym, gdy za dni nowego cierpliwość Boża oczekiwała. A budowana była arka, której niewielu, to jest osiem dusz, albo inaczej osiem osób, Zostało uratowanych przez wodę. Dla porównania Mateusza, 24 rozdział, wersety od 37 do 39. Jezus mówi, a jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i zamąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłoną wszystkich. Tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Zarówno w liście Piotra, jak i w Ewangelii, według Mateusza, jest nawiązanie do Nowego oraz do potopu. O tym potopie nie jest napisane nic w Ewangeliach Marka i Jana. O biblijnym potopie nie ma żadnych zmianek w listach Jana, Jakuba czy Judy. Ten ważny szczegół przemawiałby za tym, że Piotr musiał dobrze znać 24 rozdział Ewangelii Mateusza. A być może Piotr go napisał. Kolejny werset do przeczytania z pierwszego listu Piotra, 4,16: Wszakże, jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę. Niech raczej tym imieniem wielbi Boga. I teraz porównam z Mateusza 5,10. Właściwie już go cytowałem, to jeszcze raz. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, albo Niebiańskie. W swoim liście Piotr napisał tak. Jeżeli ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech on wysławia Boga. Z kolei ktoś o pseudonimie Mateusz, tutaj ujął to... Delikatniej, nieco inaczej. Błogosławieni, którzy cierpią dla sprawiedliwości. Ale jeden i drugi powiedział, czy napisał, by z godnością znosić cierpienia, będąc chrześcijaninem albo cierpiąc dla sprawiedliwości. Ja tutaj wyraźnie dostrzegam podobieństwa między tym, co jest napisane w Ewangelii Mateusza, a tym, co napisał Piotr w pierwszym liście, w rozdziale czwartym w wersecie. 16. Przeczytam, co jest napisane w pierwszym liście Piotra, czwarty rozdział, werset siódmy. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Mateusza 24,14 Jezus mówi: A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Piotr i Jezus nawiązują do jakiegoś końca. Zapewne do końca żydowskiego systemu. W tych dwóch wersetach ja dostrzegam podobieństwa między Ewangelią Mateusza 24,14, a, a pierwszym listem Piotra 4,7. Teraz zacytuję słowa z pierwszego listu Piotra, piąty rozdział, werset 7. Wszystkie troski wasze przerzućcie na niego, czyli na Boga, gdyż Jemu zależy na Was. No i teraz słowa Jezusa z Mateusza, szósty rozdział, werset 25. piąty. Dlatego powiadam Wam, nie troszcie się zbytnio o swoje życie, o to co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przeodziać, czy życie nie znaczy więcej niż pokarm. A ciało więcej niż odzienie. Zarówno Piotr jak i Jezus tak tzw. Ewangelii Mateusza, poruszają tę samą myśl, że biblijny Bóg troszczy się o Jego sług. Najwidoczniej Piotr dobrze znał szósty rozdział Ewangelii według Mateusza. To jeszcze z pierwszego Piotra, piąty rozdział, piąty werset. Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Co powiedział Jezus zapisał Mateusz w 23 rozdziale w wersecie 12. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. W tych dwóch wersetach jest mowa o pokorze, żeby się nie wywyższać. Oba te zapisy są do siebie bardzo podobne i bardzo podobnie brzmiące. Dobrze, teraz przejdę do drugiego listu Piotra, to zacznę od pierwszego rozdziału, werset dwunasty i trzynasty. I co tam Piotr pisze? Czy napisał? Oto, dlaczego będę zawsze Wam przypominał. O tym, choć tego świadomi jesteście i umocnieni w obecnej wśród Was prawdzie, uważam za i zasłuszne pobudzić Waszą pamięć, dopóki jestem w tym namiocie. W tych dwóch wersetach Piotr napisał o przypominaniu pewnych nauk oraz, żeby pobudzić Waszą pamięć, no miał na myśli jego czytelników, czytelników no, jego listu. Myślę, że nie miał na myśli swojego pierwszego listu, ale to, że Piotr nawiązał do innych swoich ksiąg, które wcześniej napisał. A do innych ksiąg, które Piotr mógł napisać, to jego Ewangelia, ta, która nie weszła w skład Nowego Testamentu. I myślę również, że to Ewangelia nazywana według Mateusza, a według mnie to Ewangelia według Piotra. Zresztą Piotr. Nie miałby za bardzo co przypominać chrześcijanom w swoim drugim liście, gdyby on nawiązał do swojego pierwszego listu. Zresztą te dwa listy znacznie się różnią. Różnią się w treści. Znam pewne szczegóły z Ewangelii według Piotra, która nie znalazła się w Nowym Testamencie. I bardzo dobrze pamiętam Ewangelii według Mateusza. Ewangelii, którą nazywa się Ewangelią Mateusza. Piotr zapewne przytaczał pewne nauki z jednej, jak i z drugiej swojej Ewangelii. <laughs> Czyli w ten sposób stosował metodę przypominania tego lubowego. Przypominanie nie polega na tym, że jeszcze raz ktoś napisze swoją księgę czy list, ale na tym, że na przykład co kilkanaście wersetów powtarza się swoje nauki. Niekiedy powtarza się jakąś naukę słowo w słowo, a innym razem zachowuje się główny wątek swojej lub czyjejś nauki, ale pisze się ją nieco innymi słowami. No i tak właśnie uczynił Piotr albo ktoś o pseudonimie Piotr. Teraz przeczytam drugi Piotra 2.1. Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu. Tak samo jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje, w innym przekładzie pisze zgubne sekty, wyprą się oni władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. Teraz co jest napisane w Mateusza, 24 rozdział, werset 11. Jezus mówi, powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą. Piotr mówi, że już są fałszywi prorocy. To znaczy, chodzi o pierwszy wiek naszej Ery. Przynajmniej tak się przyjmuje, że to był pierwszy wiek naszej Ery. I o nich też mówił Jezus w Ewangelii Mateusza 24,11. Te dwie wyżej wymienione przeze mnie wypowiedzi brzmią bardzo, ale to bardzo podobnie do siebie. Zwrócę teraz uwagę na drugi Piotra, trzeci rozdział, werset czwarty. I będą mówili, gdzie jest obietnica jego przyjścia. Znaczy przyjścia Jezusa, ponownego przyjścia. Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata. A co jest napisane w Mateusza, 24 rozdział, wersety 38-39. Jeszcze raz je zacytuję. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli, pili, żenili się i zamąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Zarówno Piotr, jak i Jezus w Ewangelii Mateusza nawiązują do ponownego przyjścia Syna Bożego. Oba te zapisy brzmią bardzo podobnie do siebie. Wygląda na to, że Ewangelia Mateusza Cały 24 rozdział i nie tylko ten rozdział napisał Szymon Piotr. Teraz przeczytam, ale najpierw z Ewangelii według Mateusza, 19 rozdział, 28 werset. Jezus zaś rzekł do nich do dwunastu apostołów. Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy syn człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały. Wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. Do kogo pisał Piotr? i mamy odpowiedź w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, werset pierwszy. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych przybyszów wśród rozproszenia w poncie w Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni. Pisząc w Azji, to Piot nie miał na myśli całą Azję, nie miał na myśli cały kontynent azjatycki, ale Azję mniejszą, czyli dzisiejsza Turcja. W Mateusza jest zapis, że apostołowie mają sądzić 12 plemion Izraela. Z kolei Piot skierował swój list do rozproszonych w tych wyżej wymienionych pięciu krainach, do ludzi należących z Izraela czyli do tych chrześcijan. Nad którymi nie tylko on miał panować, on czyli Piotr. Widzę duże podobieństwo między zacytowanymi słowami z Ewangelii Mateusza 19, 28 i tymi, które zacytowałem z pierwszego listu Piotra 1-1. Przejdę teraz do drugiego listu Piotra, pierwszy rozdział, wersety od 16 do 19. Tam Piotr nawiązuje do tego, co ponoć wydarzyło się wcześniej. Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczyliśmy, nauczaliśmy jako nauczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki głos go doszedł od wspaniałego majestatu. To jest mój syn umiłowany, który mam podobanie. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba kiedy z nim razem byliśmy na Górze Świętej. Mamy jednak mocniejszą prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali, jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. Piotr tutaj nawiązał do zapisu z Ewangelii Mateusza, 17 rozdział, wersety od 1 do 5. Więc Piotr nawiązuje tutaj do wizji przemienienia która jest opisana w tych powyższych pięciu wersetach w Ewangelii Mateusza. No, jeszcze tam jest powtórzona, jeszcze chyba w dwóch innych Ewangeliach. Ale nie przypominam sobie, by któryś z pozostałych czterech pisarzy listów Nowego Testamentu nawiązał do wizji przemienienia, jak to uczynił właśnie Piotr. A Piotr towarzyszył wtedy Jezusowi. a no tak przynajmniej wynika z Ewangelii Mateusza. 17 rozdział od 1 do 5. To przemawiałoby za tym, że przynajmniej 17 rozdział Ewangelii Mateusza napisał apostoł Piotr. Teraz przeczytam z Drugiego Piotra, pierwszy rozdział 10. werset. Dlatego bardziej jeszcze bracia starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór. To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy. W ten sposób szeroko będzie Wam otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego izbawcy, Jezusa Chrystusa. W Mateusza, 5 rozdział, wersety 3 i 10, są zapisane takie słowa. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie albo niebiańskie. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Zarówno Piotr, jak i Jezus w ewangelii Mateusza, jeden z nich mówi, a drugi napisał o tym samym, tylko używają nieco innych słów: Królestwo Niebieskie, Królestwo pana Jezusa Chrystusa. A nie każdy pisarz listu w Nowym Testamencie używa takich zwrotów związanych z tym królestwem. To też może przemawiać za tym, że Piotr napisał Ewangelię nazywaną obecnie według Mateusza. Przeczytam teraz z 2 Piotra, drugi rozdział, werset 20. Jeżeli bowiem uciekają od zgnilizny świata przez poznanie Pana i zbawcy Jezusa Chrystusa, a potem oddając się ponownie zostają pokonani, to bowiem to koniec ich jest gorszy od początków. Porównam z Mateusza 12,45. Wtedy idzie i bierze z sobą z siedmiu innych duchów, złośliwszych niż, niż on sam. No, czyli wtedy idzie, to chodzi o złego ducha czy demona. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż poprzedni. Tak będzie i z tym przewrotnym plemieniem albo pokoleniem. Ja dostrzegam bardzo podobne słowa w wypowiedzi Piotra i w słowach, które są zapisane w Mateusza. 12, rozdział, werset 45. A chodzi o tę samą naukę o stanie człowieka, który jest pod wpływem demonów. Pozostali pisarze listów z Nowego Testamentu nie napisali podobnych słów do, tektu, do tych, które są w Ewangelii Mateusza 12:45. Czyli cały 12 rozdział Mateusza mógł napisać Piotr, i nie tylko ten rozdział tej Ewangelii Piotr napisał. Myślę, że całą Ewangelię. To jego dzieło. Nawiążę jeszcze do drugiego Piotra, trzeci rozdział, werset 10. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień pański, w którym niebo za świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. Co powiedział Jezus, a zanaptowane w Mateusza 24 rozdział, wersety 29-35. Czytam. Zaraz też po ucisku owych dni, słońce się zaćmi, księżyc nie da swego blasku, gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wszcząśnięte. Niebo i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Tak powiedział Jezus. Piotr i Jezus nawiązują do Dnia Pańskiego, a także do spadających gwiazd z nieba. Ponadto jeden i drugi opisują, co będzie z Ziemią oraz z niebem. Obie te wypowiedzi brzmią bardzo i to bardzo podobnie do siebie. Yy, wrócę teraz do pierwszego listu Piotra, piąty rozdział, werset pierwszy. Yy, co tutaj Piotr pisze o sobie? Starszych więc, którzy są wśród Was, proszę, ja również starszy, a przy tym światek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. I połączę ten werset z prymatem Piotra ustanowionym przez Jezusa, a zapisanym w Mateusza, 16 rozdział. I przeczytam wersety od 13 do, 19, do 20. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają syna człowieczego. A oni, czyli te apostołowie, odpowiedzieli, Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z paroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. No tutaj taka ciekawa myśl, taki wniosek, że Jezus dla Piotra nie był Bogiem, był Mesjaszem i Synem Boga Żywego. Na to Jezus Móżek, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała. I na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne, albo bramy szaolu, czyli grobu, go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Ten surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. I żaden z trzech pozostałych ewangelistów nie napisał o tym, że Jezus ustanowił Piotra głową kościoła. Łukasz napisał słowa Piotra, który powiedział tak do Jezusa. Tyś jest Mesjasz. Ale ten sam ewangelista, czyli Łukasz, pominął słowa z Mateusza, 16 rozdział, wersety od 17 do 19 o prymacie Piotra w kościele lub zboże. No bo tam wyraźnie da się zauważyć, że Jezus zwracał się tylko do Piotra, nie do wszystkich apostołów. Ja coś czuję, że te słowa z Mateusza, 16 rozdział werset Od 17 do 19 napisał sam Piotr. I mam też silne wrażenie czy przekonanie, że całą tę Ewangelię Mateusza napisał właśnie Szymon Piotr. Znany też pod aramejskim imieniem Kefas, który w pierwszym liście Piotra 5:1 nazwał siebie starszym, albo według innego przekładu biblijnego biskupem. Ale kto jemu dał takie upoważnienie, żeby tak siebie nazywać? Starszym albo biskupem. No, sam Jezus, o czym pisze w Ewangelii Mateusza, w cytowanych w wersetach 16 rozdziału, a przypomnę, cytowałem wersety od 17 do 19. Ktoś mógłby zadać takie pytanie: Skoro Piotr, według Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, wersety od 17 do 19. Został uznany przez Jezusa przywódcą kościoła, albo inaczej mówiąc, stanął na jego czele. To dlaczego w Nowym Testamencie nie ma Ewangelii według Piotra? Właściwie to ona jest w Nowym Testamencie. Apokryficzna Ewangelia Piotra jest poza Nowym Testamentem, ale ta, która jest nazywana Ewangelią Mateusza albo według Mateusza, a według mnie to jest Ewangelia według Piotra. Czy Ewangelia Piotra i ona jest w Nowym Testamencie? Jeśli ja to zauważyłem i odkryłem, to myślę, że wielu przywódców Kościoła Katolickiego, oni też wiedzą, że tak zwana Ewangelia Mateusza to jest raczej Ewangelia według Piotra. I im wystarczy to, że oni o tym wiedzą, a zwykli katolicy nie muszą wiedzieć, że Ewangelia według Piotra. Została nazwana Ewangelią według Mateusza. No tak dla zmylenia, dla ściemy. Tak samo jak zrobiono zmyłkę nazywając Ewangelię Marii Magdaleny Ewangelią według Jana Apostoła. Ale o tej Ewangelii będzie osobne nagranie. To innym razem. Czas na podsumowanie tego nagrania. Bardzo wiele przemawia za tym, że Ewangelię według Mateusza nie napisał celnik czy poborca podatków o imieniu Mateusz. Ja bym się skłaniał do tego, że tę pierwszą Ewangelię, która jest w Nowym Testamencie, napisał raczej Szymon Piotr, znany też pod aramejskim imieniem Kefas. Ciekawe jest również to, że rzekomy pisarz tej Ewangelii Mateusz ani razu nie napisał o sobie w pierwszej osobie. A wiem, że niektórzy pisarze Starego czy Nowego Testamentu, jak pisali o sobie, no to pisali w pierwszej osobie. No, a pierwsza osoba to wiemy ja. Znaczy, ja, ja byłem, ja zrobiłem, ja przeczytałem i tym podobne. Daję taki przykład pisania w pierwszej osobie. Ja to zauważyłem, podeszłem bliżej, obejrzałem, ja to spisałem. Szczerze mówiąc, bardzo niewiele wiemy o biblijnym Mateuszu. Wiemy jedynie, że był poborcą podatków. Miał on być może nawet swój kantor i był synem jakiegoś tam alfeusza. Te informacje są zapisane w Ewangelii Mateusza, a poprawnie mówiąc, w Ewangelii według Piotra, 9 rozdział, wersety od 9 do 13. Ostatnia wzmianka imienna o Mateuszu jest w dziejach. Pierwszy rozdział, wersety od 12 do 14. Jak tam już rzekomo Jezus poszedł do nieba. Przeczytam. Wtedy wrócili apostołowie do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz. O, jest Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Marią Matką Jezusa i braćmi Jego. I tak od dziejów, pierwszy rozdział werset 15, przez pozostałe rozdziały tej księgi, a także przez wszystkie listy apostolskie oraz w księdze objawienia nie ma już żadnego nawiązania do apostoła Mateusza. W związku z tym niektórzy są zdania, że ten mężczyzna został wymyślony na potrzeby chrześcijaństwa. Nawet nie wiemy z jakiego pokolenia izraelskiego pochodził ten biblijny Mateusz. Ba, nawet nie wiemy z jakich pokoleń izraelskich pochodzili pozostali apostołowie, z wyjątkiem Pawła Starsu. No, gdyż on sam o sobie napisał, że pochodzi z pokolenia Beniamina. Taki zapis jest w liście do Filipian, trzeci rozdział, werset 5. Ja bym się nawet skłaniał ku temu, że taki mężczyzna jak Mateusz to postać wymyślona. O, no, jedynie przypisano jemu Ewangelię, a także przypisano jemu imię Mateusz. Imię Mateusz nie jest nawet pochodzenia żydowskiego czy hebrajskiego, to raczej imię pochodzenia greckiego. A imiona greckie w języku polskim, pisane w języku polskim, kończą się na usz, tak jak Ty czy Zebedeusz. O których pisze w Nowym Testamencie. Zebedeusz yy, w co najmniej dwóch Ewangeliach jest nazywany ojcem Jakuba i Jana, no, czyli tych dwóch apostołów. On był rybakiem. Yy, według mnie Mateusz nie napisał pierwszej Ewangelii w Nowym Testamencie, która ma najwięcej, bo aż 28 rozdziałów ze wszystkich czterech biblijnych Ewangelii. Ja biorę jeszcze pod uwagę coś takiego. Mam na myśli pisanie Ewangelii o Jezusie, w tym Ewangelii nazywanej obecnie według Mateusza, że Ewangelie, które wchodzą w skład Nowego Testamentu i te nazywane apokryficznymi, że one mogły być napisane 150-300 lat temu. No tak mniej więcej. Że były one tak pisane przez Skrybów czy pisarzy, żeby czytelnicy odnieśli wrażenie, że akcja Ewangelii o Jezusie dzieje się w pierwszym wieku naszej ery. Oczywiście, ze znalezieniem pseudonimów dla rzekomych pisarzy Ewangelii nie było większego problemu. Wymyślono pseudonimy dla czterech Ewangelii, które są w Nowym Testamencie: Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. Ja nie twierdzę na 100%, że Ewangelie były pisane, tak mniej więcej 150-300 lat temu, ale wydaje mi się to bardzo. Prawdopodobne. I bez względu na to, czy tę omówioną przeze mnie Ewangelię napisał Mateusz czy Piotr, dla mnie jedno jest pewne: że ta Ewangelia, jak i trzy pozostałe Ewangelie z Nowego Testamentu, są pełne sprzeczności, nieścisłości, bzdur, zakłamań, a nawet są w nich herezje. O tym już mówiłem w wielu nagraniach na kanale Cała Prawda. Zachęcam w wolnych chwilach do posłuchania tych nagrań w tym temacie. Jak ktoś jeszcze tego na przykład nie uczynił, jak spodobało się tobie to nagranie o Ewangelii według Mateusza albo według Piotra, to zachęcam do dania łapki w górę. Zachęcam też do dawania komentarzy w temacie Ewangelii o Jezusie i do tych Ewangelii, które są w Nowym Testamencie, i do tych, które są poza Biblią. Dzięki za wysłuchanie tego nagrania. Życzę każdemu z Was wszystkiego, co najlepsze w kolejnych dniach Twojego życia, a przede wszystkim zdrowia. Następnym razem planuję nagranie o Ewangelii według Marka. Kto mógł napisać tę Ewangelię? No to do usłyszenia, do następnego razu.